Witam serdecznie w Kryminalnych Jaśmin z tej strony, a dzisiaj będzie o braciach Menendez. Tradycyjnie już bardzo dziękuję za wszystkie głosy w ankiecie na Facebooku. Bardzo się cieszę, że chcecie mieć wpływ na ten kanał, że Was to interesuje. Dałam Wam dwie opcje do wyboru. Mogliście posłuchać albo właśnie o braciach Menendez, albo o nowych doniesieniach dotyczących śmierci Kurta Cobaina. Na początku chciałam zaznaczyć, że pierwszy temat zdobył troszeczkę większą popularność, natomiast bardzo chcieliście posłuchać o Kurcie, o liderze Nirwany, więc ten temat także zrobię na dniach, jeszcze w ten weekend, ponieważ mam trochę wolnego czasu, więc postanowiłam, że przedstawię Wam obydwie sprawy, tak żeby nikt nie czuł się zawiedziony. Jeszcze tytułem wstępu powiem tyle, że mój sąsiad robi właśnie głośną imprezę. Mamy też przerażającą burzę za oknem, taką, że walą piorówny w podwórko, więc przepraszam bardzo za wszelkiego rodzaju efekty specjalne, ścieżkę dźwiękową. One są nieintencjonalne, nie robiłam tu żadnego podkładu i nie mam wpływu na pogodę, tylko po prostu jeżeli coś usłyszycie, jakieś huki czy cokolwiek takiego, to no, zdarza się po prostu. Pogoda, Floryda w każdym razie. Wróćmy sobie do tej sprawy i porozmawiamy o tym, dlaczego w ogóle chciałam to przedstawić. To jest jeden z najsłynniejszych procesów w Stanach, jedna z najsłynniejszych spraw. Być może wielu z Was o niej nie słyszało. Mieliście pełne prawo, ponieważ to są wczesne lata 90. i jeżeli ktoś się bardzo interesuje różnymi zagadkami kryminalnymi, słynnymi procesami, słynnymi morderstwami, no to prawdopodobnie gdzieś tam na tych braci trafił. Ale pomyślałam sobie, że warto to przypomnieć i porozmawiać, podyskutować, czy jak wygląda teraz prawodawstwo, jak wygląda teraz spoglądanie na takie sprawy, czy myślicie, że wyrok byłby inny i tak dalej, i tak dalej. Na pewno jest to ciekawe, żeby to spojrzeć z perspektywy społecznej, jak pewne kwestie się zmieniały. Ale do rzeczy. Jeżeli mówimy o braciach Menendez, musimy zacząć od ich rodziców. Więc ich ojciec, José Menendez, to był człowiek, który urodził się w Hawanie na Kubie. Do USA się przeniósł, jak miał 16 lat. Jego rodzina uciekała wtedy przed rewolucją kubańską. I José, on sobie postanowił, że on odniesie sukces w Ameryce, powiedziawszy, że nawet za wszelką cenę. Miał opinię później zresztą człowieka troszeczkę bezwzględnego, idącego po trupach. On był taki zorientowany na sukces, na karierę zawodową. Nie patrzył się na pewne kwestie, najważniejsze było wykonać dla niego pewną pracę. Chciał też po prostu, obiecał sobie, że nie będzie po prostu jednym z wielu imigrantów z Kuby, którzy wtedy pojawiali się w Stanach całymi grupami, właśnie ze względu na sytuację polityczną, tylko po prostu on pokaże, co potrafi. I na początku skończył Southern Illinois University. Illinois, no to wiadomo, tam mniej więcej w okolicach Chicago, a następnie przeniósł się do Queens College, to jest Nowy Jork, i tam studiował księgowość. Księgowość, zarządzanie, finanse, on się opracał w tego typu sprawach, w tym czuł się najlepszy, najbardziej był tym zainteresowany i w tym był także bardzo dobry. A mniej więcej w tym momencie, kiedy właśnie był na studiach w Nowym Jorku, poznał taką panią, nazywała się Mary Louise Anderson i wszyscy mówili na nią Kitty. Oni się w sobie zakochali, wzięli ślub w 1963 roku w Nowym Jorku, tak jak już mówiłam. I tak naprawdę od razu, znaczy może nie od razu, ale po pewnym czasie, jak tylko to małżeństwo po prostu zaczęło razem ze sobą mieszkać i funkcjonować, pojawiły się pewne starcia. Mianowicie José Menendez, który był wychowany w takiej bardzo tradycyjnej rodzinie, uznawał także właśnie tego typu model, taki chciał wprowadzić u siebie w domu, że kobieta raczej zajmuje się domem, dziećmi, pilnuje ogniska domowego, a nie robi karierę. Kitty to trochę nie pasowało, ona miała ochotę korzystać trochę z życia, nie bardzo chciała być przywiązana, prawda, między kuchnią i domem, między kuchnią i pokojem, natomiast ona była dość uległa w stosunku do dominującej osobowości męża, no i w końcu się na to zgodziła, mimo że nie była przesadnie z tego tytułu zadowolona. Gdzieś doczytałam się, że ona planowała, miała ochotę na jakąś karierę telewizyjną, coś chciała robić w kwestii dziennikarstwa, jakiejś różnego rodzaju tego typu aktywności. Wiem, że ona, z tego co pamiętam, była nauczycielką, w tym temacie skończyła studia. Ale to dla José nie miało najmniejszego znaczenia, on chciał mieć dom, chciał, żeby on będzie po prostu robił karierę, kobieta ma zapewnić domowe ognisko. Sytuacja
Oczywiście, no były na ten temat różne dyskusje, spory i tak dalej, i tak dalej, to nie ulega wątpliwości. Natomiast w momencie, kiedy na świecie pojawiły się dzieci, to dla Jose skończyły się jakiekolwiek dyskusje, ponieważ ona miała się nimi zajmować. Na początku, najpierw na świat przyszedł Joseph Elio Menendez, który, jak pewnie wiecie, albo może i nie wiecie, jeżeli się nie interesowaliście tą sprawą, to on posługiwał się zawsze drugim imieniem Lyle, dlatego że Joseph po prostu za bardzo mu przypominało pierwsze imię ojca. Takie, dotarłam takich informacji, dlatego wolał się posługiwać imieniem drugim Lyle. On się urodził w 1968 roku, jak rodzina mieszkała jeszcze w Nowym Jorku. Dokładnie 10 stycznia. Dwa lata później na świat przychodzi Eric. W 1970 roku, dokładnie 27 listopada, więc no, tam pan niedługo, za jakieś 2 miesiące, będzie miał urodziny. Rodzina od samego startu bardzo dużo się przeprowadzała, głównie ze względu na karierę ojca. Jose Menendez radził sobie fantastycznie, piął się po szczeblach kariery w różnego rodzaju korporacjach. Najpierw przeprowadzili się do Chicago, gdzie on pracował w takiej firmie Lion Container, tam został prezesem, ale został zwolniony przez Radę Nadzorczą, ponieważ podobno nie postępował zgodnie z misją firmy. Nie wiem do końca, nie chciałam nawet się doszukiwać, bo to nie o nim jest ten odcinek, co on takiego zrobił, ale rozumiem, że po prostu jego bezwzględność w postępowaniu po prostu pewne osoby raziła. Natomiast to nie była to żadny przekręt finansowy, żadne takie klimaty. Rodzina przeniosła się następnie do Princeton, New Jersey, gdzie Jose Menendez, jako bardzo młody człowiek, bo miał 35 lat, objął stanowisko głównego menadżera w firmie Hertz. Hertz prawdopodobnie kojarzycie. To jest jeden z najsłynniejszych na świecie korporacji, która wynajmuje samochody, tak zwany car rental. Prawdopodobnie gdzieś to żółte logo widzieliście, szczególnie na jakimkolwiek lotnisku, gdzieś oni się pojawiają, chyba nawet w Polsce na łodzie. Tak mi się wydaje, że oni w Polsce też są. Hertz wtedy był właścicielem Hertza, była taka firma, która nazywa się RCA. Nie wiem, czy o niej słyszeliście, jeżeli docieracie do różnych rodzajów starych nagrań, lubicie sobie posłuchać różnych starszych nagrań płyt, to prawdopodobnie tak, ponieważ to firma, która się zajmowała wydawaniem muzyki. Proszę się nie dziwić, to są duże korporacje i one mają tam macki po prostu w każdej działalności. I oni dostrzegli właśnie pana Jose Menendeza, że on sobie dobrze radzi, że on potrafi podjąć ciężkie i trudne decyzje, że jest zorientowany na zysk i na sukces. No i go ściągnęli właśnie do tego RCA, gdzie on odpowiadał za muzykę latynoamerykańską. No bo mu dano, bo on jest Kubańczykiem, więc tak, żeby po prostu był, żeby ta działka była bliższa jemu sercu. No ale RCA to nie była taka firma, która wydawała jakieś tam piosenki o lajkoniku, mówmy się, to był znany koncern. Oni mieli także u siebie na przykład taki zespół jak Eurythmics, więc mieli tam trochę gwiazd i oni go ściągnęli, dlatego że to właśnie młody, zdolny, a oni mieli pewne problemy, dlatego że wydawali więcej pieniędzy niż zarabiali. Po prostu mieli dużo gwiazd, które pobierały jakieś tam dywidendy, różnego rodzaju tam pensje, natomiast po prostu mieli coraz mniej hitów i on miał to jakoś załatwić. On sobie jakoś tam radził, podobno według opinii, do których dotarłam, to nie do końca to wyszło. Natomiast no to trzeba mu przyznać, że on nie był człowiekiem, który był odpowiedzialny za wszystkie finanse, tylko za jakąś tam działkę. W tym momencie także jego kariera zdobyła jakiegoś tam rozpędu, ponieważ w 1987 roku, no to właśnie najstarszy syn miał 19 lat, no młodszy wiadomo relatywnie mniej, on został prezesem takiej firmy Carolco Pictures. Być może kojarzycie to logo, jeżeli widzieliście taki film jak Terminator 2 albo którąkolwiek część Rambo, no z tych starszych, tą trylogię Rambo, to prawdopodobnie coś kojarzycie. To jest firma, która wyprodukowała takie filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem jak Total Recall czy innego tego typu klasyki, które
większości ludzi, którzy lubią tego typu kino lub sobie przypominają różne stare, no już stare rzeczy, to prawdopodobnie gdzieś tam kojarzą, że na początku to C się pojawiało. Ta firma funkcjonowała także jako pod nazwą Live Entertainment i miała trochę problemów finansowych. No i pan Jose Menendez został tam zatrudniony, żeby to wszystko wyprostować i szło mu całkiem dobrze. Natomiast jeżeli myślimy filmy, jakiś tam biznes, jakieś robienie różnego rodzaju produkcji tego typu, to myślimy Hollywood, Hollywood myślimy Kalifornia, więc tak, rodzina przeniosła się jeszcze raz, tym właśnie do Kalifornii. Bo mówi się, że do Calabasas, ale to nie jest tak do końca prawda, bo oczywiście mieszkali w willi, która była w Beverly Hills. Można właśnie o tej willi, bo, tam, bo to no właściwie willa, no to była posesja prawie, że to było takie, dość duże to było. To był taki dom, który wcześniej wynajmował Elton John i artysta Prince, więc to też świadczy o pewnym jego ich statusie finansowym, ich statusie społecznym, tak? To on po prostu nie był jakimś tam księgowym, który przeliczał po prostu słupki, tylko był człowiekiem bardzo majętnym i jak mówię, w tym Carolco Pictures on sobie świetnie dawał radę, z tego co wiem, widziałam z nim fragment wywiadu z 1988 lub początek 9 roku, kiedy on właśnie opowiadał o różnych planach, jakie ta firma ma. Wtedy wyszła także ekranizacja Wojowniczych Żółwi Ninja. Oni to wyprodukowali. Ta pierwsza. Jeżeli ktokolwiek pamięta, jest albo ogląda tego typu filmy z lat 80., teraz jest szał na lat 80., to pewnie kojarzycie. A jeżeli po prostu jest coś tak stary, że jeszcze to jest jego dzieciństwo, albo lata młodości, no to tak, to jest właśnie ta produkcja. No i wszystko szło świetnie w jego karierze biznesowej, w jego karierze zawodowej. Czapki z głów, jeżeli patrzymy na to, co osiągnął jako imigrant właściwie pierwszego pokolenia. No i właściwie tego samego wymagał od dzieci. Dzieci od samego początku odczuwały presję, że ojciec chce, żeby oni, obaj bracia, odnieśli coś w życiu. On był przerażająco wymagający i to jest potwierdzone w wielu zeznaniach różnych członków rodziny i znajomych i tak dalej, że dla niego nie było po prostu wymówek. Chłopcy mieli być najlepsi we wszystkim, w sporcie, w nauce, najlepszy uniwersytet i tak dalej. I słyszałam takie doniesienia, że on planował nawet, że jeden z nich będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jako że sam nie mógł, bo nie był urodzony na terenie USA, więc no nie mógł być prezydentem, ale myślał, że właśnie jeden z nich przynajmniej powinien być prezydentem, może drugi senatorem, więc miał plany bardzo wysokie w stosunku do tych chłopaków. Oni sobie tak trochę nie do końca z tym radzili. Troszeczkę oczywiście funkcjonowali w tym świecie bananowej młodzieży. Mieszkają w Hollywood, ojciec był znany, był bogaty. Bardzo dużo dziewczyn się tam do nich przystawiało, prawda? No bo mówmy się, że ojciec tu szef jednej z takiej znanej firmy produkcyjnej, więc oni sobie z tego korzystali. Natomiast ojciec tego absolutnie nie popiera. Ojciec najchętniej bym dobierał znajomych, ojciec im najchętniej by dobierał dziewczyny, tam kiedy jeden z nich się zakochał i było podejrzenie, że być może dziewczyna jest w ciąży. Słyszałam taką informację, nie mam jej potwierdzonej, słyszałam taką informację, że właśnie, że tam powiedział, że jak ona zajdzie w ciąży, to po prostu usuniemy, bo to nie może być tak, że przyszły prezydent Stanów Zjednoczonych będzie miał taką sytuację, że to jakaś tam dziewczyna, jakieś tam ciąże, jakieś tam dzieci, absolutnie nie. Więc on już był na to nastawiony. Ci chłopacy musieli bardzo mocno trenować grę w tenisa. Ojciec był na to zafiksowany, on ich trenował, ale to nam doszło do takich informacji, że tam, że po prostu wymagał, że nie zjesz, dopóki nie potrenujesz, że tam nawet święta Bożego Narodzenia, że tam, czy tam Wigilia, absolutnie nic, tylko tam trenuj. No, ale pomyślicie sobie, co takiego wielkiego, no Boże drogi, no każdy wymaga czegoś dobrego dla dzieci. Na pewno tak, no, ale na pewno też znacie takie przypadki, że są rodzice bardzo, bardzo wymagający, którzy mają karierę dla swoich dzieci zaplanowane. Natomiast planowanie kariery to jedno, dobieranie wszystkich znajomych, jak te dzieci mają się odzywać, z kim mają przebywać i tak dalej, to jedno. No i powiem Wam tak, wiadomo, że w takim kieracie, szczególnie młodym facetom, którzy z jednej strony mają tą rodzinę, tego ojca, który bardzo, bardzo ich naciska, i ta matka, która wcale nie jest zadowolona, że siedzi w domu i bardzo często popija sobie z tego tytułu drinka,
a z drugiej strony mają ten piękny, kolorowy świat Hollywood, te kobiety, albo te młode dziewczyny, może tak to nazwijmy, bo oni są wszyscy tutaj bardzo młodzi, drogie samochody i tak dalej, więc no, jest w tym przypadku ten kontrast, który po prostu zaczął się przedstawiać, po prostu zaczęły się pokazywać różki u tych panów. Lyle, ten starszy, dostał się na uniwersytet w Princeton. No to jest jeden z najsłynniejszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, tak zwany Ivy League, czyli Liga Buszczowa. Ojciec był szalenie dumny, powiedział tak, to bardzo dobrze, natomiast został z tego uniwersytetu bardzo szybko wyrzucony, bo się okazało, że splagiatował czyjąś pracę. Ojciec to próbował załatwić. Ale nie bardzo. Nic się nie udało. Proszę, absolutnie nie ma takiej możliwości, że my tutaj będziemy się dogadywać. Syn popełnił plagiat, out. Nie muszę nawet mówić, że ojciec był wściekły. Młodszy syn Eric, który był o wiele spokojniejszy od tego starszego brata troszeczkę. Był trochę w jego cieniu od samego startu. On wplątał się trochę w złe towarzystwo. Trochę miał taką sytuację, ja go absolutnie nie usprawiedliwiam, natomiast po prostu to, w perspektywie dalszych czynów to jest drobiazg, może tak to nazwijmy, że było oskarżone o włamanie i obramowanie dwóch sąsiednich domów, tam były jakieś takie sytuacje, że on miał coś wspólnego z tego typu działalnością. Można to nazwać, że to głupoty młodego człowieka, a można to nazwać, że to jest początek patologii, to w zależności od tego, jak na to spojrzymy. Efektem czego ojciec oczywiście zadziałał natychmiast, żeby nie było żadnego skandalu, żeby po prostu nie było nic w aktach, żeby nie miał jakichś konsekwencji prawnych. No i Eric razem z całą rodziną zaczął uczęszczać na terapię do takiego pana, który nazywał się George Ozil. To był oczywiście doktor terapeuta, który tam po prostu z nim rozmawiał o różnych tematach. Ten człowiek jest bardzo ważny, ponieważ Eric od czasu, kiedy został zmuszony do tej terapii, utrzymywał z tym doktorem po prostu relacje cały czas i do niego przychodził, rozmawiał z nim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteście sobie trochę w stanie wyobrazić ich życie. Na pewno każdy z Was gdzieś tam miał do czynienia z jakimiś filmami z lat 80., 90. o pięknych i bogatych ludziach z Hollywood. Potraficie sobie troszeczkę wyobrazić ich życie, ktoś tam może dotknął jakoś tego serialu tam Beverly Hills 90-210 czy cokolwiek innego, więc oni się mniej więcej obracali wśród takich ludzi, takiego towarzystwa, takich krajobrazów. No i dochodzimy niestety do tej tragedii, która się zadziała 20 sierpnia 1989 roku, właśnie w tej słynnej willi Beverly Hills. Lyle miał wtedy 21 lat, Eric 18, więc po prostu to były jeszcze młode chłopaki, chłopcy, którzy wchodzili już w dorosłość, tak to można nazwać. I co się wtedy działo? Oni mieli niby gdzieś razem wyjść z rodzicami, takie były plany, rodzice byli zmęczeni. Poprzedni dzień spędzili na łódce, na takim jachcie, które się nazywa Motion Picture Marine, już nie mieli ochoty nigdzie wychodzić. Za to postanowili sobie właśnie ojciec i matka, ten Jose i Kiri, że oni sobie obejrzą film właśnie z Jamesem Bondem, natomiast chłopcy mieli się wybrać ze znajomymi na film Batman. Taka jest wersja podstawowa. Natomiast no, ani jeden, ani drugi chłopiec, znaczy oni, ani chłopiec, tak mówię, to młodzi mężczyźni byli, ani jeden, ani drugi nie poszli do tego kina. Oni po prostu wzięli dwa shotguny i zastrzelili swoich rodziców. Zastrzelili, kiedy rodzice już drzemali, jak mówię, na tych kanapach w salonie. Podobno mniej więcej zdarzyło się to około 10 wieczorem. Usłyszał to jeden z sąsiadów, czy tam dwóch, czy trzech sąsiadów byli przepytywani przez policję i słyszeli te strzały. Tylko na pytanie, dlaczego nikt nikogo nie wezwał, no to była odpowiedź taka, że myśleli, że to fajerwerki. Pierwszy zginął ojciec, do którego zostało dane w sumie 5 strzałów, w tym jeden w tył głowy. Strzelono kilkakrotnie właśnie w twarz, i w ramiona, i w piersi. Te strzały były naprawdę drastyczne, jeżeli ktokolwiek, mówię, zabiorę Was kiedyś na strzelnicę, pokażę Wam, jak wygląda tarcza po strzale shotguna, to
Naprawdę to jest bardzo potężny pocisk. Był po prostu, facet był nie do rozpoznania. Matka, która zginęła druga, która podobno się obudziła w momencie, kiedy padły pierwsze strzały. Została postrzelona w nogę, żeby nie uciekła. Do niej oddano w sumie 10 strzałów, w tym jeden w twarz. Więc widać było po prostu pewnego rodzaju agresję. Mówmy się, że shotgun to nie jest broń automatyczna, ani półautomatyczna nawet. Więc ktoś musiał się trochę nastarać. Jeżeli ktoś się pytał, jaki to był shotgun, to był Mossberg. I była także użyta cicha amunicja. To jest ważne. Dlaczego? Dlatego, że cicha amunicja to są po prostu takie naboje, które po prostu robią trochę mniej hałasu niż normalnie. Tak to przyjmijmy. Kto to zrobił? No właśnie mówiłam, to dwóch synów po prostu zabiło swoich rodziców zimną krwią. Oni upozorowali tą całą scenę, że to niby mają być porachunki mafijne. Bo uznali, że wszyscy w to uwierzą, że ojciec bogaty, więc jeszcze z Kuby, więc być może ma jakieś kontakty z latynoskim światem przestępczym. No i postanowili zapewnić sobie alibi. Poszli, najpierw pojechali na Mulholland Drive, słynna droga w Stanach, koło Los Angeles, pozbyli się broni, pozbyli się tych dwóch shotgunów, a następnie jakby nigdy nic poszli do kina, chcieli się pójść na tego Batmana, ale nie wyszło, więc kupili sobie bilety na License to Kill, a następnie spotkali się ze znajomymi, z przyjaciółmi w takiej kawiarni, tak to można nazwać, Cheesecake Factory, kiedyś pokażę Wam, jak Cheesecake Factory wygląda. To jest takie coś, nie wiem czy nie przestrzela, to jest coś takiego troszeczkę kawiarnia wedla, tam są różne tam ciasta. Jak cheesecake to jest sernik. Więc mniej więcej sobie tam siedzieli. Wrócili do domu trochę przed północą. Podaje się, że 11:47, 23:47, tak właściwie powinnam powiedzieć. Natychmiast zadzwonili na 911 i natychmiast właściwie, no tak, 911 i po prostu płacząc jeden z nich wykrztusił, ktoś zabił moich rodziców. To był dramatyczny telefon, od razu się tam zjawili policjanci, detektywi i tak dalej. Podobno bracia, zanim jeszcze ta policja przyjechała, to panicznie przeszukiwali tą scenę zbrodni, czy tam nie umknęła im jakaś łuska, podobno znaleźli jakieś 2-3 łuski, usunęli to wszystko właśnie z domu, żeby nikt ich nie podejrzewał, nie było żadnych odcisków palców na narzędziach zbrodni. Policja przyjechała, od samego startu oczywiście to była strasznie głośna sprawa. Prasa się rozpisywała, natomiast braciom się jedna rzecz udała. Wszyscy uznali, że to jest jakiś temat porachunki mafijne i tak dalej. Było wtedy takie myślenie, że skoro ojciec był z Kuby, to pewnie Latynos, to pewnie coś tam, pewnie jakieś przestępstwo, od razu było takie przyjęcie, nie było żadnych podejrzanych. I był z tego tytułu trochę problem, bo to słynna firma, człowiek, który był bardzo wysoko w świecie filmowym, no może nie był, prawda, znaną twarzą, tak, to nie był żaden aktor, ani nikt taki, ale no powiedziawszy, człowiek to jeszcze wyżej, bo to człowiek, który po prostu tak naprawdę po prostu te gwiazdy kreował. Więc umówmy się, ale po prostu wszystkie gazety o niczym innym nie pisały przez ileś tam tygodni, zastanawiając się, ktoś to mógł być, tam podsuwając różne opcje i tak dalej, że być może to właśnie jakaś mafia, być może to jakieś zazdrosne, no różne bzdury się pojawiają. Wiemy, jak po prostu prasa plotkarska działa, po prostu codziennie musiał być artykuł, codziennie z jakąś nowością, nie wiadomo czy prawdziwe, czy nieprawdziwe. Dotarło także, policja dotarła do takiej informacji, że rodzice rzeczywiście się kogoś obawiali, mianowicie kilka tygodni przed tym zabójstwem z ich podjazdu pod domem został ukradziony Mercedes. Jeżeli ktoś się interesuje samochodami, to był to model 560 SLL, S-I-E-L, dość drogie auto na tamte czasy. I obawiali się, że być może to jest jakiś szantaż czy coś tam, że ktoś tu grasuje. Nawet Kitty, czyli matka tych braci, bardzo często zamykała właśnie drzwi do sypialni na noc i miała także zawsze naładowaną strzelbę. Mówiła o tym różnym znajomym. To jakby sugerowało, że rzeczywiście było jakieś zagrożenie. Nikt nawet tych dwóch braci nie podejrzewał. A co tych dwóch braci zrobiło w momencie, kiedy ich rodzina, no ich najbliższa rodzina, tak, ojciec i matka,
zginęli. Pogrzeb się odbył, na którym oni się też dość dziwnie zachowywali, trochę inny temat. I co właśnie robi dwóch młodych chłopców, dwóch młodych mężczyzn, kiedy tracą, kiedy zostają sierotami w wyniku tak przerażającej zbrodni? Jak to co? Zaczynają się bawić i wydawać pieniądze. Nagle się zaczęli po prostu wydawać kasę, po prostu jakby to była woda, po prostu jakby ją wylewali, tak to tak się nawet mówi, nie? Po prostu wydawanie kasy, jakby to była woda. Kupowali sobie Rolexy za kilkadziesiąt tysięcy dolarów, kupili Porsche Carrera, kupili jakiegoś Mercedesa, kupili sobie dwa apartamenty właśnie w Marina del Rey, żyli na bardzo wysokim standardzie, bawili się, zainwestowali pieniądze w biznes, natomiast na tym biznesie się absolutnie nie znali. To były właściwie dwa restauracje, to była kawiarnia, to był Chuck's Spring Street Cafe, a to głównie starszy miał takie inklinacje, chciał być właśnie pewnego rodzaju potentatem, robić biznesy. I kupił także taką restaurację, która Buffalo Wings w Princeton. No, ale to nie za bardzo szło, no bo mówmy się, że po prostu kupienie biznesu to jest jedna sprawa, a zarządzanie tym biznesem to jest zupełnie inna sprawa. Oni obaj żyli na bardzo wysokiej stopie. Eric się skupił na tym tenisie, ponieważ jak mówię, no oni obaj po prostu byli zmuszani do treningów i byli w tym tenisie bardzo dobrzy. To nie było tak, że oni byli zmuszani do treningów i byli cały czas ciamajdy, tylko byli w tym rzeczywiście, byli wysportowani. Eric miał takie marzenie, ten młodszy brat, że on chciał być profesjonalnym graczem w tenisa. Zatrudnił właśnie specjalnego trenera, bardzo drogiego. Na tamte czasy to 60 tysięcy dolarów rocznie. On go przygotowywał do różnego rodzaju turniejów. No i właśnie Eric także brał udział w kilku półprofesjonalnych takich turniejach w Izraelu, więc odnosił pewnego rodzaju sukcesy. Oprócz tego to się wozili właśnie nowym Mercedesem, jedli w najdroższych restauracjach, chodzili do klubów i ogólnie rzecz ujmując nie okazywali jakiejś wielkiej żałoby. Później, kiedy im to zarzucano, mówili, no tak, no ale ludzie różnie reagują na żałobę, to jest fakt. I niekoniecznie musimy siedzieć i płakać, bo my swoje wypłakaliśmy, natomiast po prostu próbowaliśmy odreagować. Odreagowali także trochę w inny sposób, ponieważ, właśnie mówiłam, to wydali kasę jak lodo, to w ciągu pół roku wydali milion dolarów. To się nie wydaje tak strasznie dużo, biorąc pod uwagę, jak Wam wymieniłam te wszystkie rzeczy, które sobie nabyli, ale to były trochę inne czasy, była trochę inna wartość pieniądza, więc no, popłynęli, udało im się. To wcale nie jest takie proste, tak wydać. Ja wiem, że jest wielu ludzi, którzy 1 milion dolarów wydałoby w ciągu jednego dnia. No, ale to mimo wszystko bardzo się starali. Szastali kasą jak tylko mogli. No, ale mimo wszystko to, że zabili rodziców w tak straszny sposób, bo oni nie dosypali żadnego tam cyjanku czy cokolwiek takiego, tylko po prostu strzeli twarz. Po prostu widzieli po prostu wręcz te całe okropności na własne oczy. I mimo wszystko nie potrafili sobie z tym poradzić, szczególnie Eric. Tak jak mówiłam, on miał tego terapeutę. I on do niego chodził. I ten terapeuta widział, że coś jest z nim nie tak, że on po prostu go dręczył, jakieś wyrzuty sumienia i tak dalej, i tak dalej. Na początku podejrzewał, że być może po prostu śnią mu się koszmary, no bo to po prostu rodzice zamordowani w taki straszny sposób. No i tak z nim rozmawiał i ten Eric się w końcu po prostu temu terapeucie przyznał. On mu się przyznał, powiedział, po prostu zastrzeliliśmy swoich rodziców. Powiedział, ten terapeuta się w ogóle przeraził. Powiedział o tym, Eric powiedział o tym starszemu bratu, słuchaj, przyznałem się swojemu terapeucie. Ten Lyle przyszedł, zaczął tam krzyczeć, zaczął mu grozić, że w ogóle jak cokolwiek z tym zrobi człowieku, to po prostu to nie dożyjesz i tak dalej, i tak dalej. Były różnego rodzaju groźby. No i ten, nie wiadomo za bardzo tutaj, jak to wyglądało tak naprawdę, natomiast wersja oficjalna jest taka, że tą całą rozmowę tego terapeuty, szczególnie z tym Ericiem, podsłuchała dziewczyna tego terapeuty. Ona sobie tam gdzieś siedziała przy drzwiach i słyszała właśnie rozmowy i usłyszała właśnie, że ten Eric przyznaje się do zabójstwa i opowiada, jak to wszystko było. I ta dziewczyna stwierdziła, że pójdzie na policję.
No bo temu terapeucie to niby nie wolno było, bo po prostu to jest tam zaufanie pacjent do lekarza, tak? Więc on nie chciał iść na policję, a może był zastraszony, nieważne. Niby była taka rozmowa, że ten doktor mówił jej tam się był z myślami, powiedział nie idź, bo ten jeszcze coś zrobi i tak dalej, no ale ona jako po prostu dzielna bohaterka przyszła i powiedziała. I co zrobiła policja? No policja ich zaresztowała, a co miała zrobić? Lyle został aresztowany w marcu 1980 roku, więc prawie że rok po morderstwie. Eric był w momencie, kiedy to wybuchło, kiedy był ten nakaz aresztowania, był poza krajem, właśnie był w Izraelu, coś tam grał w tenisa. I w takim wypadku po prostu on się po 3 dniach sam poddał, przyjechał do Los Angeles i się oddał w ręce policji. Co się wtedy zadziało? No, co się zadziało? No po prostu prasa oszalała. Prasa była od razu nastawiona przeciwko braciom. To jest istotne, żebyście tylko wiedzieli, że po prostu dwóch rozpuszczonych szczeniaków zabiło rodziców dla pieniędzy. Takie było patrzenie w stosunku do prasy. I tak naprawdę oni po prostu z tej perspektywy to opisywali po prostu, przedstawiając tych braci jako potworów, morderców itd. itd. Nie umniejszam oczywiście ich winy, absolutnie, cokolwiek bym nie powiedziała, bo zabicie własnych rodziców za pomocą shotguna, no to jest, umówmy się, to jest straszna zbrodnia. To jest straszna zbrodnia niezależnie od tego, co usłyszycie za chwilę. Tylko mówię od razu, że prasa nie brała, że dla wielu takich artykułów plotkarskich, właśnie o to chodzi, jak docieracie do takich różnych rzeczy, to właśnie to wszystko jest bardzo takie czarno-białe dla nich, prawda? Więc chodzi o to, że ja po prostu chciałam nadmienić, że tam nie było żadnych, nikt ich nie wziął w obronę w każdym razie. Nieważne to, kim był ojciec, nieważne kim, czy oni tam mieli jakieś znajomości, wszyscy byli przeciwko nim. W sierpniu, jak mówię, zaresztowani byli w marcu, w sierpniu, sędzia uzyskał te taśmy z terapii. No i powiem wam tak, no i się zaczęły dymo te taśmy z terapii, bo ta terapia była cała nagrywana, to całe przyznanie do winy. Natomiast ten proces się w ogóle opóźnił o ponad 2 lata. Oni zostali zaresztowani, siedzieli tam w tym areszcie, to w sumie tam chyba 3,5 roku siedzieli w sumie, zanim się ten proces rozpoczął. No bo tam chyba nie było za bardzo możliwości wyjścia na kaucję, nie w tej sytuacji. Dlatego, że po prostu, no to były taśmy z terapii, tak? Czyli to jest po prostu w jakimś tam stopniu wyznanie pacjenta do lekarza. I tam było przez 2 lata się kłócili, czy to w ogóle powinien być dowód w sprawie. Bo nie powinien być dowód w sprawie. Ale formalnie to uznano, w 1993 roku zaczął się ten proces, on był niesamowicie słynny. Był tak słynny, że był transmitowany na żywo, on trwał, Jezus Maria, nie wiem, z 10 miesięcy. Taka telewizja wtedy działała, nawet nie wiem, czy działa teraz. Nie zdziwię się, że jak istnieje, tylko jak mówię, telewizję to tak oglądam zygzakiem wiadomości, tam 3-4 główne kanały. Nazywała się ta stacja Court TV, czyli taka jakby tam sądowa telewizja, gdzie po prostu transmitowano to mniej więcej tak jak w Polsce obrazy Sejmu. Normalnie po prostu na żywo, non-stop. Sędzia dopuścił podobno jedną kamerę. Mi się wydaje, że tych kamer tam było więcej, bo ja widziałam nagrania z tego procesu. Oczywiście nie wszystkie, bo bym szalała. Były także 2 ławy przysięgłe, żeby po prostu był jeden brat sądzony i drugi brat sądzony po prostu przez osobnych ławników. Taka była wersja. No i zaczął się ten proces. Mówię wam, że jak mówię, czasami po prostu jest zbrodnia, coś się dzieje, a później czasami proces jest o wiele ciekawszy, znaczy ciekawszy, jest o wiele więcej zwrotów akcji niż po prostu tych sytuacji, które się dzieją przed procesem, tak? Czyli sama zbrodnia, sam jakieś tam zaaresztowanie kogoś i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie z tych przypadków, dlatego że bardzo, bardzo się zdziwiono, kiedy bracia zaczęli zeznawać. Dlatego, że bracia, i do dzisiaj bardzo dużo ludzi w to nie wierzy, to chciałam wam zaznaczyć, powiedzieli, że w domu się działy złe rzeczy, że ojciec był nie tylko bardzo restrykcyjny i bardzo wymagający, ale był także, molestował ich seksualnie i gwałcił. Opowiedzieli właśnie taką historię, że to ojciec uważał, że tak mówił, że to tak jak żołnierze, że to żołnierze też po prostu uprawiają seks ze sobą przed walką i to właśnie wzmacnia więź, więc on ich też gwałcił. On tam były różne opowieści, że on tam ich tam niby torturował, wbijał jakieś siły pod skórę, coś tam, jakieś takie historie. Panowie albo są świetnymi aktorami,
albo rzeczywiście były jakieś takie sytuacje, to oddaję do opinii, do komentarzy waszych, dlatego że po prostu oni obaj po prostu rzeczywiście byli wstrząśnięci, byli cały się trzęśli, jak po prostu opowiadali o tych sytuacjach, które się niby zdarzyły w ich domu, żeby tak nie być, że to tylko ojciec, to jeszcze matka, która na dobrą sprawę podobno bardzo wyzywająco się w stosunku do nich zachowywała. Nie wiem, czy oni przez to nie przejechali, bo w stosunku do matki to jakoś nikt nie chciał potwierdzić ich zeznań. Natomiast jeżeli chodzi o ojca, to nawet siostra ojca broniła po prostu, zeznawała na ich korzyść, że rzeczywiście oni przechodzili w domu piekło, że przechodzili w domu prawda, molestowanie nie tylko psychiczne, nie tylko seksualne, tylko po prostu takie psychiczne, tak? Po prostu znęcano się nad nimi psychicznie każdego dnia i że oni już nie wytrzymali. Oni zeznali także, że po prostu ojciec, że oni chcieli iść na policję z tym i tak dalej, ale ojciec powiedział, jak pójdziecie na policję, to ja was pozabijam. I oni byli tak przerażeni, że on ich pozabija, że po prostu postanowili, że najlepszą obroną jest atak i po prostu dlatego zabili tych rodziców, że to była ta cała frustracja tych lat, gwałtu, molestowania itd., itd. Jak mówię, byli świadkowie, którzy zeznawali na ich korzyść. No wiadomo, że żadnych obdukcji ani żadnych takich tematów to nie można było znaleźć. No i umówmy się. Ale to był temat taki bardzo, bardzo dużo ludzi w to nie wierzyło. Bardzo dużo ludzi w to nie wierzyło, że to jest wymyślone, że to po prostu to jest tylko właśnie usprawiedliwienie, bo właściwie dlaczego miałaby być taka sytuacja? Oni się nigdy wcześniej nie skarżyli, wydawało się, że wszystko jest w porządku, funkcjonowali normalnie, tak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, a prokuratura mówiła jasno, że po prostu to było zabójstwo, żeby się dobrać do kasy rodziców, bo się nie mogli doczekać, że ojciec po prostu za dużo od nich żądał, a po prostu nic im nie dawał, co nie było do końca prawdą, bo oni mieli kasę na jakieś rzeczy, może nie aż taką kasę, ale tam w biedzie nie żyli, nie dostawali 5 dolarów na 2 miesiące, tak, tylko po prostu na pewno mieli jakiś tam własny portfel, własną kartę kredytową, chociaż prawdopodobnie no nikt im nie dał miliona dolarów na rozkosz, tak? Więc, że oni się nie mogli doczekać tego spadku i po prostu postąpili tak, jak postąpili. Ten proces się ciągnął i ciągnął i ciągnął. W 1996 roku oni zostali skazani na, dożywocie bez prawa do zwolnienia warunkowego. Dlaczego nie zostali skazani na karę śmierci? Być może zostało to uznane po części, dlatego że oni byli oskarżeni o zabójstwo pierwszego stopnia razem z planowaniem morderstwa, a nie o morderstwo. To jest jakaś tam różnica w prawie amerykańskim, że po prostu w jakimś tam stopniu nie zdecydowano się, ławy przysięgłych nie zarekomendowały kary śmierci, zarekomendowały po prostu dożywocie. Właśnie kara śmierci po prostu zniknęła po prostu z opcji i oni poszli siedzieć, tak? Jeżeli chodzi o to planowanie morderstwa, to jak pamiętam, mówiłam, że oni używali jakiejś cichej amunicji, że oni próbowali sobie zrobić alibi, że oni przywrócili jakiejś konkretnej godzinie i dla prokuratury to było jasne, że oni to morderstwo zaplanowali wcześniej. To nie było żadne morderstwo, to nie była akcja na zasadzie, o, po prostu nie wytrzymały mi nerwy, w tak zwanym afekcie, tak? Tylko po prostu to było zaplanowane zimną krwią zamordowanie własnych rodziców i niezależnie od tego, czy uznali po prostu ich informacje na temat molestowania seksualnego, psychicznego, to nie wyjść z więzienia. Jak amerykańskie sądownictwo, to oczywiście było odwołanie, w 1998 roku było odwołanie, sąd utrzymał wyrok w mocy, ale do dzisiaj to odwołanie jest taka, ten drugi proces jest taki bardzo kontrowersyjny i nie zdziwcie się, że jeżeli będziecie o nim czytać, to mogą być pewnego rodzaju niejasności. Po pierwsze, w drugim procesie zeznawał tylko Eric, starszy brat powiedział, że on, Lyle powiedział, że on nie da rady psychicznie przejść przez to jeszcze raz i opowiedzieć historię na temat swojego ojca, jak on go molestował i gwałcił. Sąd także odrzucił wszystkie zeznania o molestowanie, oprócz zeznań samych braci. To było właśnie taka sytuacja i no w takim wypadku oni w ogóle stwierdzili, że no utrzymał tylko wyrok w mocy. Natomiast to jest bardzo ciekawe, dlaczego on odrzucił te zeznania. Ja zaraz mi teraz usłyszycie, że to jest seksistowskie, bo to jest trochę seksistowskie, tylko w stosunku do panów, do tych biednych żuczków. Dlatego, że prokuratura twierdziła, że oni się zachowują jak bite kobiety, że te płaczą z tą ofiarami, ale sąd powiedział, no a panowie są kobietami? Nie, no to odrzucamy ten temat, tak. Mogli się panowie postawić.
I tego tytułu po prostu są głosy takie, że gdyby był inny sędzia, żeby była inna sytuacja, to być może mieliby jakąś szansę na jakiś inny wyrok, na jakąś rewizję wyroku, ale po prostu poszli siedzieć. Poszli siedzieć i to jeszcze poszli siedzieć w dwóch różnych więzieniach, żeby się nigdy więcej nie spotkać. Nie wiem kiedy, ostatni raz chyba to się widzieli właśnie podczas tej rozprawy w 98 roku. Oni się później już nie zobaczyli, natomiast oczywiście mają kontakt ze sobą jakiś tam listowny, chociaż przez długi okres czasu on był zakazany. Oni byli sklasyfikowani jako najbardziej niebezpieczni więźniowie. No i ich warunki tam w tej więzieniu wcale nie są jakoś tam najlepsze. Oni chyba nie poszli siedzieć dla jakichś tam dla więzienia po prostu złotych kołnierzyków, że tam po prostu tylko im serwują drinki do celi i tak dalej, i tak dalej. Jak mówiłam, wywiad, to jest słynna sprawa. Był wywiad, wywiad z tymi braćmi, którą zrobiła Barbara Walters. No tuza. Legenda właściwie amerykańskiego dziennikarstwa, tak bym nazwała. Jeżeli ktoś ma ochotę, żeby mi kiedyś o niej opowiedziała, to mogę powiedzieć, starsza pani. Jeszcze żyje. Co jakiś czas się pojawia w telewizji, żeby przeprowadzić wywiad z tym czy owym, jak jest potrzeba. A ona się bardzo w tą sprawę zaangażowała, nawet korespondowała z jednym z braci i próbowała to naświetlić z różnych stron. I właśnie rozmawiała z nimi, ten dokument jest z 2002 roku, więc oni już byli w więzieniu ładnych parę lat. Jak mówię, nie widząc się. Opowiadali, że w tym, opowiadano, że on dostał tysiące listów od różnych fanów, od sympatyków, także od wielu ludzi, którzy także przeszli przez molestowanie psychiczne, molestowanie seksualne w domu rodzinnym, ich także rozumieją, jakoś ich wspierają. Natomiast no, zbrodnie popełnili, natomiast czy to zasługuje na tak przerażającą karę? No i sobie siedzą w więzieniu, no, po dziś dzień. I raczej z niego nie wyjdą. Rewizje wyroku są słabe szanse. Była sprawa skierowana do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych to ma tendencję do tego, że on tak 99,9% spraw to w ogóle rzuca. Oni się zajmują bardzo rzadko czymkolwiek. Więc raczej są słabe możliwości. Rewizja wyroku raczej nie sądzę, dlatego że z tego co się orientuję, nie wiem, bo to też zależy od prawodawstwa stanowego, musiałoby się pojawić jakieś inne dowody, żeby zrobić jakąś im rewizję, żeby po prostu w jakimś ząbu zrobić jakieś odwołania. Tu żadnych dowodów raczej nie widać. Co się z nimi dzieje w więzieniu? No, w więzieniu powiem Wam tak, obaj są żonaci. I to w takich ciekawych okolicznościach, bo to żeby nie było, że drama, że żadnej dramy takiej jak się siedzi w więzieniu nie może być, ale że oczywiście to jest mimo wszystko Kalifornia. Lyle poślubił 2 czerwca 1996 roku taką panią, która się nazywa Anna Erickson, to była modelka Playboya, śliczna dziewczyna, jeżeli lubi się modelki Playboya. On ją poznał korespondencyjnie, bo tam no są takie często takie programy, tam zacznie pisać z więźniami i tak dalej, żeby im smutno nie było. No i on sobie zaczął z nią pisać, nawet i się pobrali. Na ślub nawet przyszła jego ciotka Marta Menendez. No, ale żeby było śmieszniej, to oni się rozwiedli 1 kwietnia 2001 roku, więc tam małżeństwem pobyli 5 lat, dlatego że Anna stwierdziła, że Kyle ją zdradzał. Jak można zdradzać, będąc w więzieniu? Można zdradzać dlatego, że on pisał z innymi kobietami. Dla niej to był objaw zdrady, więc ona się z nim rozwiodła. A więc Lyle ożenił się ponownie. To wszystko jest za kratami. Ożenił się ponownie w listopadzie 2003 roku z Rebeką. Z Rebeką Schnell, ja nie pamiętam do końca, jak ona się banowała, Schnell chyba, którą właściwie znał od 10 lat i dalej jest z nią żonaty, z tego co się orientuje. I czym się zajmuje w więzieniu? On pracuje chyba w pralni i chyba zarabia 11 centów na godzinę, coś takiego. Te wszystkie panie oczywiście udzielały różnego rodzaju wywiadów i tak dalej, i tak dalej. Ja zaraz powiem, dlaczego panie wychodzą za mąż za ludzi, którzy nie mogą wyjść z więzienia, bo to jest ciekawe. Znaczy, nie mówię, że wszystkie, bo niektóre wychodzą naprawdę z miłości, ale niektóre wcale z miłości nie wychodzą. To jest też interesujące. Jeżeli chodzi o pana Erika, czyli młodszego brata, także jest żonaty z taką panią, która się nazywa Tami, chyba Sakoman ma na nazwisko, wziął ślub przez telefon, ponieważ w Kalifornii jest takie śmieszne prawo, że można wziąć ślub przez telefon, więc się tam zadzwonił i się pobrali. Ta pani w ogóle bardzo, bardzo go kocha. Ona w ogóle ma córkę i na tą córkę z innego małżeństwa i przeprowadza tą córkę na widzenia z Erikiem. On ją tam niby pomaga
jakoś tam wychowywać. Tam jej zresztą także udzieliła wywiadu, był w ogóle dokument na jej temat, to się nazywało Mrs. Menendez, właśnie o tym, jak ona bardzo dużo poświęciła, żeby z tym człowiekiem być, żeby to małżeństwo wyszło. Ona się przeprowadziła specjalnie blisko tego więzienia i 4 razy w tygodniu go odwiedza. Te odwiedziny są tam w jakimś tam stopniu regulowane. Uważa, że to jest w ogóle związek życia. Ona co jakiś czas się pojawia w różnego rodzaju telewizjach. Jeżeli ktokolwiek chce rozmawiać o sprawie Erika i Laila, to, czyli tych braci Menendez, no to w takim wypadku ona tam czasami się gdzieś pojawia i coś tam opowiada temat ze swojej perspektywy. Ona także wydała książkę, która się nazywa They Said We'd Never Make It, My Love with Eric Menendez, co można przetłumaczyć, a mówili, że to się nie uda, czyli moje życie z Ericiem Menendezem. Ona właśnie twierdzi, że uważa, że w 100% ta cała zbrodnia była popełniona, dlatego że oni nie wytrzymali presji psychicznej tego całego horroru, który dział się w ich domu. A jeżeli myślicie, że to jest takie proste, że się ma żony, że się siedzi na dożywociu, a to w sumie to no niby bez zwolnienia warunkowego możliwości, ale ma się żonę i te żony przychodzą i tak dalej, to powiem Wam, to nie jest tak wesoło, dlatego że w Kalifornii jest takie prawo dla ludzi, którzy siedzą dożywocie bez zwolnienia warunkowego, to są jakieś tam właśnie restrykcje, że oni się mogą żenić, mogą przyjmować wizyty, ale nie mają tak zwanych wizyt intymnych. Więc to, że jeden i drugi jest żonaty, to wcale nic nie znaczy, dlatego że, czy znaczy, no oni są żonaci w świetle prawa, ale oni nigdy z tymi swoimi, małżeństwa nigdy nie zostały skonsumowane, dlatego że nie ma takich możliwości. Oni mogą co najwyżej, żony mogą ich odwiedzić, oni je mogą podtrzymać za rękę i mogą im dać buzi. I jak strażnik ma dobry dzień. Więc to jest wszystko. Takie są restrykcje, dlatego z różnych powodów prawo stanowe, jak mówię, prawo stanowe to jest bardzo śmieszny temat i nie da się tego streścić ani w jednym, ani w 5, ani w 10 odcinkach, bo do tego to ludzie na studia idą. Ale to właśnie chciałam Wam powiedzieć taką ciekawostkę. Nie wszyscy o tym wiedzą, myślą, że... I to też nie chodzi o to, że dotyczy to wszystkich więźniów w ogóle, tylko że po prostu no, są tacy, którzy mogą się żenić jak najbardziej, ale to nie znaczy, że będą jakiekolwiek tematy właśnie związane właśnie z wizytami intymnymi, tak to ładnie nazwijmy. Jak mówiłam, że tam kobiety niektóre, dlaczego się żenią, dlaczego wychodzą za mąż za psychopatów i tak dalej, no niektóre po prostu lubią, niektórych to po prostu kręci, a niektóre po prostu lubią sobie napisać książkę albo dwie. Znaczy ja absolutnie nie mówię, że tam jest z panem Erykiem z wyrachowania, bo wydaje mi się, że oni już są tyle lat razem, że to już raczej to chyba nie z wyrachowania, ale są takie właśnie, co przychodzą, tam próbują się dowiadywać, ja cię kocham, misiu, a później po prostu piszą książkę na temat po prostu mój związek z cudownym psychopatą i wydają tą książkę, później są bogate, a później się rozwodzą. Tam mi mimo wszystko jednak poświęciła dość sporo na tą książkę, wydała, to prawda, ale ona nawet po prostu za to, że ona się z tym Erikiem związała, no to została wyrzucona z pracy. Bo jej szef wcale nie miał ochoty takiego rozgłosu, że by tego nie rozumiał, nie została zwolniona. Nie wiem, czy są z tego jakieś prawne konsekwencje, ale jak mówię, no to są... Prawo się cały czas tutaj zmienia. Wydaje mi się, że mógł ją zwolnić jak chciał. A przynajmniej tak zostało podane do wiadomości publicznej, że ona została tak zwolniona dlatego, że ona się związała z Erikiem Menendezem. No więc tak, no. A Erik jeszcze stara się być dobrym człowiekiem. Gdzieś tam pracuje w jakimś hospicjum, jest takie hospicjum więzienne, gdzie są różni ludzie, którzy są bardzo chorzy, którzy są także więźniami, on tam im pomaga w ostatnich chwilach życia, się stara zmienić i tak dalej. Natomiast jeden i drugi, chyba że jakiś cud nastąpi, to raczej światła dziennego nie zobaczą. Zamordowali swoich rodziców w taki, a nie inny sposób. No i siedzą, i będą siedzieć. I koniec, no. Co jakiś czas mogą pisać do siebie listy. Taka była informacja sprzed roku czy dwóch, że podobno po prostu dzięki tym listom grają sobie w szachy, że po prostu piszą pozycje co na co i taką korespondencyjną partię szachów sobie po prostu rozgrywają, no bo się nie mogą zobaczyć, tak? Więc to jest taka dodatkowa kara, że może byli bardzo związani, to nie mogą się już zobaczyć. No być może kiedyś im pozwolą, nie wiem, na ten temat. Teraz jest historia braci Menendez.
Do tylu takich rzeczy dotarłam. Prawdopodobnie, wiecie, jest film w ogóle na ten temat. To się, no, taki film telewizyjny. On jest z lat 90., więc w tym momencie, kiedy ten proces jeszcze trwa, on się nazywa Menendez A Killing in Beverly Hills. To jest tak zwany Hallmark movie, czyli to jest taki, nie wiem czy znacie to pojęcie, to jest taki film telewizyjny, taki, tak jak Daniel Steel się robiło, czy cokolwiek takiego, to taki film bez jakiegoś takiego specjalnego nadęcia, czy przerażenia, czy dreszczyku i tak dalej, tylko opowiadający niby historię tej rodziny. On jest całkiem dobry, tylko że jak mówię, to jest taka spokojna akcja, tam nie ma żadnych jakichś przerażających tematów, cała ta zbrodnia jest pokazana w taki bardziej emocjonalny sposób, całe relacje rodzinne są pokazane w bardziej emocjonalny sposób, niż jeżeli nie skupienie się na potworności tego czynu, tak? Oni się skupili na tym właśnie, jak ci bracia się funkcjonowali w tej rodzinie i ta matka, i ten ojciec, i to wszystko, i tak dalej, i dlaczego to ta tragedia się zadziała. Więc jest jakby trochę w obronie tych braci. Troszeczkę tak wygląda. Ale jak mówię, jak ktoś się zainteresuje, może to obejrzeć. Ja podam linki do wersji YouTube'owych, bo to jest stary film. Raczej macie słabe szanse, że go gdzieś znajdziecie na jakimś Netflixie czy czymś. Jest na YouTubie, jest wersja płatna na YouTubie, czyli po prostu zapłać pieniążka, obejrzyj, i są takie wersje 30 części filmu pod tytułem kliknij tutaj i zobacz, no. Jak mówię, linki mogą wygasnąć, jak zawsze, ja zawsze powtarzam, że linki mogą wygasnąć, bo ja po prostu nie jestem w stanie wracać do tych odcinków i sprawdzać maniakalnie co 15 dni, czy po prostu wszystkie linki dalej działają, więc tylko chciałam tyle powiedzieć. A pytanie jest do Was. Czy sądzicie, że panowie naprawdę byli molestowani seksualnie, naprawdę ich życie wyglądało jak piekło? Jeżeli tak było, to czy uważacie, że wyrok jest sprawiedliwy, czy powinien być złagodzony, czy powinien dostać 25 lat, albo na przykład dostać możliwość wyroku, znaczy możliwość wyjścia z więzienia? Ponieważ niezależnie co oni robią, niezależnie czy będą, czy się zrehabilitują, czy się zmienią, czy wyrażą po prostu jakąś skruchę, to tam w tym więzieniu zginą. Czy uważacie, że po prostu taka sytuacja, że rodzice, jeżeli to jest prawda, bo ja cały czas zaznaczam, jeżeli, dlatego, że oni tak twierdzą, natomiast no, sąd tego nie wziął trochę pod uwagę. O tyle im wziął pod uwagę, że ich nie skazał na karę śmierci. Natomiast czy uważacie, że po prostu to jest wystarczająca kara? Czy uważacie, że kara śmierci byłaby lepsza w takim przypadku? Czy właśnie, jeżeli rodzice ich molestowali, oboje, że im przechodzili piekło, czy jesteście w stanie zrozumieć, że oni tak postąpili, a nie inaczej? Nie usprawiedliwić, zrozumieć ich postępowanie, to są dwie różne rzeczy. Tak, żebyśmy to rozumieli jasno, bo zamordowanie swoich rodziców, planowanie zamordowania swoich rodziców zimną krwią, to jest rzecz straszna. To jest rzecz straszna i można się zastanowić nad wymiarem kary, można się zastanowić nad samym początkiem takiej zbrodni, czy można było coś zrobić, jak zareagować i tak dalej, ale no, to nie umniejsza faktu po prostu. Szczelnie swojej matce w twarz, to jest koszmar po prostu. I ja chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli, bo ja zapraszam do dyskusji, ale ja absolutnie nie umniejszam tej zbrodni. No i tak mi się trochę wydaje, że to było w latach 90. Pamiętacie, bo mówiłam, że ten cały sędzia powiedział, to tam panowie to nie są kobiety, w sensie zachowujecie jak kobiete kobiety, to w ogóle żaden problem. Przynajmniej tak słyszałam taką wersję. To myślicie, że na przykład w dzisiejszych czasach równouprawnienia, patrzenia zarówno na potrzeby kobiet i mężczyzn i tak dalej, myślicie, że byłby inny wyrok? W dzisiejszych czasach, w momencie, kiedy to są dwóch bogatych panów. Nawet nie wiem, co się stało z ich majątkiem, mi się wydaje, że oni nie mają dostępu w ogóle do tych pieniędzy w tym momencie. To chyba przeszło na jakąś tam dalszą rodzinę, bo w Stanach jest czasami takie prawo, że jeżeli to są dzieci, no i dzieci zabiją rodziców, to raczej są wydziedziczane z automatu. Więc żeby to nie było tak, że ho, 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 jestem w więzieniu, ale te miliony to po prostu sobie na głowę sypię. Więc, ale jak mówię, nie jestem tego pewna. Tak mi się wydaje, że w jednej książce, której czytałam na ten temat, oni zostali pozbawieni tego majątku. Ale to zresztą nie jest istotne, bo nie wyjdą z więzienia. Nie wyjdą. Tyle Wam chciałam powiedzieć w kwestii braci Menendez. Zapraszam, Menendez. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Znaczy, może nie cała historia, ale też chciałabym pokazać, że nie wszystkie takie tematy są czarno-białe.
Bo jeżeli rzeczywiście, jak mówię, jeżeli oni byli molestowani, no to czy to nie jest jakaś okoliczność, która nawet nie łagodząca, czy po prostu, czy można było może zapobiec tej zbrodni, czy można było coś zrobić innego, żeby z nimi. Ale z drugiej strony był terapeuta niby. Widzicie, to wszystko jest takie komentarzowe, takie do podyskutowania, do zastanowienia się. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że będziecie mieć fantastyczny dzionek, fantastyczny weekend. I tak, pamiętam o kurcie Kobenie. Już niedługo będzie. Buziaki, pa, pa.